Zadanie 11. Dany jest prostokąt o bokach długości A i B, gdzie A jest liczbą większą od B, czyli bok A musi być większy niż dłuższy niż bok B. Obwód tego prostokąta jest równy 30. Jeden z boków prostokąta jest o 5 krótszy od drugiego. Uzupełnij zdanie, wybierz dwie właściwe odpowiedzi spośród oznaczonych literami A do F i wypisz te litery w wykropkowanych miejscach. Zależność między długościami boków tego prostokąta zapisano w układach równań oznaczonych literami. No i tutaj te litery musimy wypisać. No i tutaj w pierwszym kroku my sobie w ogóle narysujemy taki prostokąt, na którym będziemy się za chwilkę opierać. I teraz my wiemy, że bok A musi być bokiem dłuższym niż bok B. To znaczy, że w taki sposób należy podpisać ten rysunek, który przed chwilą wykonałam. I teraz zabieramy się do wykonania obliczeń. Po pierwsze, musimy sobie tutaj zapisać pewną rzecz. Otóż mamy podany obwód prostokąta. Jeżeli chcemy wyznaczyć obwód prostokąta, to znaczy, że my musimy do siebie dodać wszystkie boki tego prostokąta i wtedy uzyskamy wartość 30. To znaczy, że 2a plus 2b jest równe liczbie 30. I widzimy, że takie równanie pojawia nam się na pewno w podpunkcie D oraz w podpunkcie E. Natomiast takie równanie możemy przekształcić na dwa sposoby. Pierwsze przekształcenie, którego możemy dokonać, to jest podzielenie obustronne tego równania przez 2, przez co my uzyskamy a plus b, które jest równe liczbie 15. Przy czym popatrzmy, że takiego równania w żadnym z tych podanych tutaj w odpowiedziach my nie mamy. W związku z powyższym popatrzmy, co jeszcze możemy zrobić z tym równaniem. W tym przypadku my możemy po lewej stronie tego równania wyciągnąć 2 przed nawias. W związku z powyższym uzyskujemy 2 razy a plus b i całość jest równa liczbie 30. I takie równanie pojawia się, popatrz, w podpunkcie C. Natomiast musimy jeszcze ustalić drugie równanie, aby móc wybrać właściwą odpowiedź. Wiemy tutaj również z treści zadania, że jeden z boków prostokąta jest o 5 krótszy od drugiego. Krótszym bokiem widzimy jest bok B. Co to znaczy? Tutaj sobie zapiszemy drugi krok. To oznacza, że bok B to nic innego jak A odjąć 5. I widzimy, że takie równanie, które tutaj uzyskaliśmy, występuje w podpunkcie C. I teraz popatrzmy, mamy tutaj dwa równania. Po pierwsze to równanie, które uzyskaliśmy w kroku pierwszym, które występuje tutaj, oraz to równanie, które określiliśmy tutaj, występuje jako drugie równanie w podpunkcie C. To znaczy, że na pewno odpowiedź C jest tą, którą należy tutaj wybrać. Ale z treści zadania wynika, że musimy wybrać dwie odpowiedzi. To znaczy, że musimy poszukać jeszcze drugiego układu równań. W jaki sposób to zrobić? No na pewno będziemy musieli zwrócić uwagę na to, że skoro B to jest dokładnie to samo, co A odjąć 5, to oznacza z kolei, że jeżeli do boku B dodamy 5, to my uzyskujemy długość boku A. I teraz się zastanówmy, popatrzmy, czy takie równanie, które tutaj zapisaliśmy, gdzieś występuje. Widzimy, że występuje tutaj w podpunkcie F. Dlaczego? No bo to równanie możemy zapisać także odwrotnie. Czyli możemy tutaj zapisać, że liczba A to jest dokładnie to samo co B plus 5. Czyli to równanie, które tutaj zapisaliśmy, występuje w podpunkcie F, natomiast to pierwsze równanie nam się nie zgadza, bo my tutaj widzimy, że A plus B jest równe 30, natomiast wcześniej wyznaczyliśmy, że A plus B jest równe 15. Na tej podstawie my możemy podpunkt F w ogóle wykluczyć. W związku z powyższym musimy w jakiś sposób przekształcić te równania, które tutaj uzyskaliśmy, albo to równanie, albo to równanie, aby udzielić kolejnej właściwej odpowiedzi. I przyjrzyjmy się temu równaniu, które uzyskaliśmy tutaj. Ja przeniosę liczbę B na lewą stronę równania, w wyniku czego uzyskuję tutaj A odjąć B, które jest równe liczbie 5. I przeanalizujmy to równanie. Popatrzmy, że to równanie pojawia nam się w odpowiedzi A,
na pewno. Natomiast pierwszym równaniem w tym układzie równań jest taki układ, w którym mnożymy przez siebie boki tego prostokąta plus jeszcze mnożymy to przez dwa, czyli iloczyn dwójki jednego i drugiego boku prostokąta daje nam 30. Wiemy, że to jest nieprawda. W związku z powyższym ten układ równań również możemy wykluczyć. W związku z powyższym popatrzmy na to, co się dzieje tutaj. Tutaj mamy co prawda w podpunkcie D. Pierwsze równanie nam się zgadza z tym, które wyznaczyliśmy tutaj, ale nie zgadza nam się drugie. W związku z powyższym tutaj również podpunkt D wykluczamy, ale popatrzmy na podpunkt E. Mamy dokładnie takie równanie, jakie uzyskaliśmy tutaj. W związku z powyższym podpunkt E jest tą drugą właściwą odpowiedzią. No i widzimy, że w podpunkcie B też te równania, które zostały tutaj wypisane, nie pokrywają nam się z tym, co wyznaczyliśmy tutaj. No i na takiej zasadzie udzieliliśmy już poprawnej odpowiedzi do zadania 11.